Wydawnictwo Albatros przedstawia John Jakes Północ i południe Część pierwsza Czyta Filip Kosior Przełożył Mieczysław Dudkiewicz Pamięci Jonathana Danielsa Wyspiarza, południowca Amerykanina Przyjaciela Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy Domownikami moimi Stały się ciemności Psalm 88, werset 19. Prolog. Dwa losy. Rok 1686. Chłopiec węglarza. Chłopiec powinien wreszcie przyjąć moje nazwisko, powiedział Windom po kolacji. Już najwyższa pora. Był to jego czuły punkt. Wracał do tej sprawy zawsze, kiedy wypił za dużo. Siedząca przy kominku matka chłopca zamknęła Biblię, która leżała na jej kolanach. Bez Windom, jak co wieczór czytała po cichu. Obserwując ruchy jej warg, chłopiec widział, z jakim trudem jej to przychodzi. Kiedy Windom przerwał milczenie, dobrnęła właśnie do swojego ulubionego wersetu z piątego rozdziału Ewangelii świętego Mateusza. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Chłopiec, Joseph Moffat, siedział oparty plecami o róg kominka i strugał małą łódź. Miał 12 lat i, podobnie jak matka, krępą budowę ciała, szerokie ramiona, jasnobrązowe włosy i błękitne oczy, które niekiedy wydawały się pozbawione wszelkiej barwy. Wiosenny deszcz bębnił o dach kryty strzechą. Windom rzucił na pasierba posępne spojrzenie. Tuż pod oczami mężczyzny widniały smugi węglowego pyłu. Brud wyzierał też spod połamanych paznokci. Windom miał 40 lat i był nieudacznikiem. Kiedy akurat się nie upił, rąbał drewno, a potem przez dwa tygodnie wypalał je w stosach wysokich na kilka metrów. W ten sposób sporządzał węgiel drzewny do małych pieców rozrzuconych wzdłuż rzeki. Była to praca brudna i poniżająca. Kobiety z sąsiedztwa utrzymywały najmłodsze dzieci w ryzach, strasząc je, że jeśli nie przestaną się źle zachowywać, to przyjdzie węglarz i je zabierze. Józef nie odezwał się ani słowem, ale uwagi Windoma nie uszło, że chłopiec wystukuje palcem wskazującym jakiś rytm na rękojeści noża. Paśrby był niezwykle impulsywny i zdarzały się chwile, kiedy Windom odczuwał przed nim strach. Ale nie teraz. Przekorne, wyzywające milczenie Józefa doprowadzało ojczyma do wściekłości. Wreszcie chłopiec przemówił. "Nie podoba się to nazwisko, które noszę." Mruknął i zajął się wystruganą już do połowy łodzią. Na Boga, co za zuchwały szczeniak! wykrzyknął Windom. Potrącając taboret, rzucił się na pasierba. Bez stanęła między nimi. Zostaw go, tat! Żaden z wiernych uczniów naszego zbawiciela nie skrzywdziłby dziecka. Pytanie tylko, kto chciałby kogo skrzywdzić. Spójrzno na niego. Joseph stał oparty plecami o kominek. Oddychał szybko ze wzrokiem utkwionym wojczyma a w dłoni, na wysokości pasa ściskał nóż, gotów do zadania ciosu. Windom powoli otworzył pięść. Cofnął się niepewnym krokiem i ustawił przewrócony taboret. Jak zwykle to bez cierpiała najbardziej, kiedy strach i uraza chłopca kierowały się przeciw ojczymowi. Joseph znowu usiadł przed kominkiem, zastanawiając się, jak długo jeszcze wytrzyma. Mam już dosyć tego gadania o twoim Bogu, powiedział do żony Windom. Zawsze mówisz, że jest gotów wysłuchać każdego biedaka. Twój pierwszy mąż był głupcem, skoro zginął za coś takiego. Jeśli twój umiłowany Jezus ubrudzi sobie kiedyś ręce przy moim węglu, zacznę w niego wierzyć. Ale na pewno nie wcześniej. Sięgnął po zieloną butelkę ginu. Później w nocy Joseph leżał w bezruchu na sienniku przy ścianie, wsłuchując się w odgłosy dochodzące z zapostrzępionej zasłony oddzielającej łóżka. Windom obrzucał jego matkę obergami i dawał jej cięgi. Bez szlochała przez dłuższą chwilę, a chłopiec zaciskał pięści. Niebawem jednak szloch przerodził się w miarowe pojękiwanie i chrapliwe okrzyki. Kłótnia kończy się tak jak zawsze, pomyślał cynicznie. Nie potępiał matki za to, że pragnie odrobiny spokoju, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Po prostu wybrała nieodpowiedniego mężczyznę. To wszystko. Skryte za zasłoną łóżko dawno już przestało skrzypieć, a Józef wciąż leżał z otwartymi oczami, rozmyślając, jak zabić węglarza. Nigdy w życiu nie przyjmie nazwiska ojczyma. Będzie kimś lepszym od niego. Uporem, który demonstrował, chciał wyrazić wiarę w możliwość ułożenia sobie lepszego życia. Życia takiego, jakie wiódł Andrew Archer, właściciel huty, do którego Windom oddał go dwa lata temu do terminu. A jednak niekiedy Josepha ogarniało zniechęcenie. Wtedy, gdy jego nadzieje i wiara w inne życie jawiły mu się jako czczem żonki. Czy było w nim coś prócz brudu? Brudne ciało, brudna dusza, nawet jego ubranie zawsze pokrywał węglowy pył przynoszony do domu przez Windoma. I chociaż nie rozumiał, jakiego przestępstwa dopuścił się jego ojciec, za co zginął w Szkocji, nie był w stanie zmienić tego, że ten postępek ciąży również na nim. Błogosławieni, którzy cierpią. Nic dziwnego, że matka upodobała sobie właśnie ten werset. Ojciec, farmer o surowej pociągłej twarzy, którego chłopiec już prawie nie pamiętał, był fanatycznym orędownikiem kościoła prezbiteriańskiego. Zmarł z upływu krwi po długich torturach stosowanych za pomocą hiszpańskiego buta i śruby ściskającej kciuki. Stało się to w okresie nazywanym przez bez czasem mordów, w ciągu pierwszych miesięcy sprawowania władzy przez księcia Jorku, tego samego, który nieco później wstąpił na tron królewski jako Jakub II. Książę przysiągł, że wytępi presbiterianów i ustanowi episkopat. Chciał w ten sposób uśmierzyć nękające kraj właśnie pomiędzy religijnymi i politycznymi antagonistami. Po krwawej śmierci Roberta Mofata, jego przyjaciele pośpieszyli na farmę, aby powiadomić o tym jego żonę i skłonić ją do ucieczki. Zrobiła to wraz z jednym synem, niecałą godzinę przed przybyciem ludzi księcia, którzy puścili z dynem całą posiadłość. Po wielu miesiącach tułaczki, matka i syn dotarli wreszcie do wzgórz południowego Szropszer. Tam właśnie, będąc u kresu sił, bez zdecydowała się pozostać. Porośnięte lasami, górzyste tereny na południe i zachód od rzeki Severn, wijącej się to tu, to tam, sprawiały wrażenie sielskich i bezpiecznych. Za resztę pieniędzy wywiezionych ze Szkocji bez wydzierżawiła chatę, najmowała się do posług, a po dwóch latach poznała i poślubiła Windoma. Udała nawet, że przyjmuje oficjalną wiarę, bo chociaż Robert Moffat zaszczepił w żonie zapał do swojej religii, nie zdołał natknąć jej odwagą niezbędną do stawiania oporu władzom po jego śmierci. Nowa wiara bez wiązała się z rezygnacją w obliczu niedoli. Była to wiara pozbawiona oparcia i wartości, co chłopiec zrozumiał już niebawem. On dążył do czegoś innego. Człowiekiem, na którym pragnął się wzorować, był obdarzony silną wolą Archer, mieszkający w wytwornym domu na wzgórzu, tuż nad rzeką, w pobliżu będącego jego własnością pieca hutniczego. Czy stary Giles nie mówił chłopcu, że jest wystarczająco zmyślny i energiczny, by osiągnąć w życiu podobny sukces? Czy nie powtarzał tego raz po raz? Józef najczęściej wierzył staremu wierzył, dopóki nie widział u siebie czarnych obłudek pod paznokciami i nie słyszał innych terminatorów goniących go drwiącymi okrzykami w rodzaju Brudny Joe, czarny jak murzyn. Dopiero wtedy uświadamiał sobie, jak nierealne są jego marzenia i śmiał się z własnej głupoty, aż jego wyblakłe oczy napełniały się płynącymi nieprzerwanie, wstydliwymi łzami. Stary Giles Hazard, kawaler, był jednym z trzech najważniejszych pracowników w hucie Argera. Do niego należała obsługa pieca pudlarskiego na węgiel drzewny, w którym stapiano kawałki surówki w celu usunięcia nadmiaru węgla i innych składników, czyniących żeliwo zbyt kruchym, by móc produkować z niego podkowy, obręcze na koła czy lemiesze. Giles Hazard miał gburowaty głos, a swoich pomocników i uczniów traktował jak niewolników. Przez całe życie mieszkał o 10 minut marszu od pieców hutniczych, a zaczął pracować przy nich w wieku zaledwie 9 lat. Ten niski, przysadzisty mężczyzna, mimo swojej wagi, wprost tryskał energią. Wyglądał niczym starsza wersja Josefa, i może właśnie dlatego traktował chłopca niemal jak syna. Nie był to jednak jedyny powód. Z pewnością Joseph podobał mu się, ponieważ szybko się uczył. Giles zwrócił na niego uwagę latem, kiedy chłopiec zaczynał drugi rok terminowania u archera. Relacjonując właścicielowi huty postępy w pracy poszczególnych terminatorów, Giles nie umieszkał pochwalić Josefa, który zręcznie poruszał się wokół rowu, skąd ciekłe żelazo wpływało do licznych, mniejszych koryt. Wyglądały jak prosiaki karmione przez maciorę i dlatego gotowy odlew zwano Świńskim żelazem. Giles cieszył się takim zaufaniem właściciela, że nie miał żadnych kłopotów z przeniesieniem chłopca do pracy przy piecu pudlarskim. Tu Joseph mieszał surówkę długim, żelaznym drągiem w trzech lub czterech korytach naraz, tak aby otrzymać jednolity stop. Radził sobie z tym tak dobrze, że już wkrótce Giles poczuł się w obowiązku go pochwalić. — Jesteś bardzo zręczny i nadajesz się do tej pracy. Nie jesteś też kłótliwy, chyba że, jak zauważyłem, inni dokuczają ci z powodu zajęcia twojego ojczyma. — Weź przykład z pana Arczera. Jest uparty, to prawda, ale wie też, że czasem trzeba ustąpić. Swoje wyroby sprzedaje z uśmiechem na twarzy i grzecznymi słówkami. Nie wpycha niczego klientom na siłę, jeśli nie mają na to ochoty. Mówił to, choć wątpiłby chłopiec przejmował się jego słowami. Życie Józefa przybrało już swój ostateczny kształt. Ciekła surówka jego charakteru zdążyła skrzepnąć. Okoliczności i prości rodzice. To właśnie skazało Józefa na życie skromne, zdala od świata. Chyba, że wcześniej spotka go śmierć w jakiejś burdzie, do której mogła go wciągnąć jego porywczość. A jednak, może dlatego, że sam stawał się coraz starszy i żałował już, że zdecydował się na życie w samotności, Giles nie przestawał zachęcać Josefa. Nie tylko uczył go, jak wytapiać żelazo, ale również przekazywał mu niezbędną wiedzę o tym metalu. Żelazo rządzi światem, mój chłopcze. Rozrywa ziemię i łączy kontynenty. Pomaga też wygrywać wojny. W hucie Arczera wyrabiano kule armatnie dla okrętów wojennych. Skierował szeroką, okrągłą twarz do księżyca. Bóg jeden wie, skąd żelazo zjawiło się na ziemi. Ludzkość znała meteoryty już od samego początku. Co to takiego meteoryt, panie hazard? zapytał od razu Józef. Giles uśmiechnął się od ucha do ucha. Spadająca gwiazda. Na pewno już taką widziałeś. Chłopiec w zadumie skinął głową. A Giles mówił dalej o wielu rzeczach, które stopniowo, w miarę jak Józef poznawał zawód, zyskiwały coraz bardziej na znaczeniu. Giles opowiadał o dziejach hutnictwa, o piecach istniejących w Niemczech od X wieku, takich jak Sztukofen czy Flisofen, o otworno, które pojawiły się we Francji w XV wieku, o walonach w Belgii, którzy mniej więcej przed 60 laty opracowali metodę przetopu surówki. Ale to tylko jedno tyknięcie wielkiego zegara hutnictwa żelaza. Siedemset lat temu obróbką żelaza zajmował się święty Danstan. Powiadają, że w jego sypialni, w Glastonbury, znajdowała się kuźnia. Egipskich faraonów chowano z żelaznymi amuletami i ostrzami sztyletów, bo ten metal był równie rzadki i cenny, jak potężny. Czytałem o sztyletach z Babilonu i Mezopotami, które istniały na wiele mileniów przed Chrystusem. Ja nie czytam zbyt dobrze. Ktoś powinien się tego nauczyć, burknął Jaius. Albo mógłbyś przyswoić to sobie sam. Chłopiec znowu skinął głową. Chodzi mi o to, że nigdy jeszcze nie słyszałem tego słowa, które pan wymówił. Mil I coś tam jeszcze. Milenium. Milenium to tysiąc lat. Aha. Błysk w oku. Giles ucieszył się, widząc, że Joseph notuje sobie te informacje w pamięci. Człowiek, który czyta... Może nauczyć się naprawdę bardzo dużo. Nie wszystkiego, ale dużo. Mam na myśli kogoś, kto chciałby być kimś więcej niż tylko węglarzem. Joseph zrozumiał. Znów skinął głową, bez cienia urazy. Czy ty w ogóle umiesz czytać? Zapytał Giles. O, tak. Chłopiec umiłk na moment, patrząc na starego. Potem przyznał. Ale tylko trochę. Matka próbowała uczyć mnie liter na Biblii. Podobają mi się opowieści o bohaterach, takich jak Samson i Dawid, ale. Windom nie chciał, aby matka mnie uczyła, no i w końcu przestała. Giles się zamyślił. Gdybyś zostawał codziennie po pracy na pół godziny. Mógłbym spróbować. Ale, Windom, nie kłam. Przerwał mu Giles. Jeśli cię zapyta, dlaczego przyszedłeś tak późno do domu, skłam. To znaczy, o ile w ogóle chcesz do czegoś dojść. Być kimś więcej niż zwykłym węglarzem. Naprawdę sądzi pan, że dam sobie radę, panie hazard? A ty jak sądzisz? Że sobie poradzę. Heh, w takim razie tak właśnie będzie. Świat należy do wytrwałych, nie do porywczych. Po tej rozmowie, którą przeprowadzili latem, Jairus przez całą jesień i zimę uczył chłopca. Uczył go dobrze. Tak dobrze, że Joseph nie mógł się powstrzymać, by pochwalić się swoim sekretem. Któregoś dnia, kiedy Windoma nie było w domu, bo hulał zapewne w jakiejś gospodzie, pokazał matce książkę, którą udało mu się przynieść skądś potajemnie. Kontrowersyjną książkę Metalum Martis, napisaną przez zmarłego niedawno Dada Dadleja, nieślubnego syna piątego Lorda Dadleja. Dad Dudley twierdził w niej, że udało mu się roztopić żelazo za pomocą węgla mineralnego albo kamiennego, co roze w mimo widocznego jeszcze wysiłku zdołał przeczytać matce. Oczy bez zaiskrzyły się z zachwytu, ale już po chwili zmatowiały. Nauka to wspaniała rzecz, mój synu, jednak może też doprowadzić do nadmiernej pychy. Centrum Twojego życia musi być Jezus. Nie podobało mu się to, co mówiła, zachował jednak milczenie. W życiu liczą się tylko dwie rzeczy, uświadamiała go dalej: miłość do Syna Bożego i miłość do bliźniego to właśnie taka miłość. Jaką czuję do ciebie! zakończyła, tuląc go w ramionach. Słysząc jej łkanie, czuł uderzenie jej ciała. Czas mordu wytępił w niej wszelkie nadzieje prócz jednej: że dostanie się do raju. Pozostała jej tylko wiara w syna i zbawiciela właśnie tego, któremu on przestawał ufać. Było mu jej żal, ale zamierzał iść przez życie własną drogą. Windomowi nie powiedzieli nic o lekcjach, ale od tamtego wieczoru w postawie bez pojawił się cień dumy, co wywołało gniew męża. Pewnego letniego wieczoru, wkrótce po sprzeczce spowodowanej uporem Józefa, który nie zgadzał się przyjąć nazwiska ojczyma, chłopiec wrócił do domu i zastał matkę pobitą do krwi, półprzytomną, leżącą na brudnej podłodze. Windoma nie było. Nie chciała powiedzieć, co się stało i błagała syna tak długo, aż przyrzekł jej, że nie spełni swych groźb wobec ojczyma. Nienawiść narastała w nim jednak nieprzerwanie. Kiedy kolejna jesień zabarwiła wzgórza szrobszer złotem i purpurą, postępy chłopca w nauce były już tak zadowalające, że Giles zdobył się na następny śmiały krok. Porozmawiam z panem Archerem i poproszę go, by pozwolił ci spędzać co tydzień godzinę z guwernerem mieszkającym w jego domu. Nauczanie synów pana Archera nie zabiera mu przecież całego czasu. Jestem pewien, że pan Archer pozwoli mu uczyć cię matematyki, a może nawet trochę łaciny. Dlaczego miałby na to pójść? Przecież jestem nikim. Stary Giles uśmiechnął się i przyjaznym gestem zmierzwił mu włosy. Na pewno ucieszy się, że zdobędzie w ten sposób, praktycznie bez dodatkowych kosztów, lojalnego i wykształconego pracownika. To po pierwsze. Po drugie, pan archer to bardzo przyzwoity człowiek. Kilku takich chodzi jeszcze po tym świecie. Joseph nie bardzo mu dowierzał, ale wkrótce Giles powiedział, że Archer wyraził zgodę. Tego wieczoru chłopiec biegł do domu uradowany i tak podniecony, że zapomniał o ostrożności. Nad rzeką i wzgórzami wisiała ciężka mgła, Dygotał więc na całym ciele, kiedy wreszcie wpadł do chaty. W izbie siedział Windom, brudny jak zwykle, zapijaczony. Joseph poruszony faktem, że ktoś myśli o nim z uznaniem, zignorował ostrzegawcze spojrzenia matki i bez zastanowienia pochwalił się nowiną. Windom nie wydawał się zbyt przejęty tym, co usłyszał. Na Boga, po co temu młodemu durniowi nauczyciel? Przeszył chłopca spojrzeniem pełnym drwiny, bolesnym jak tnięcie miecza. Przecież to prostak, taki, taki sam prostak jak ja. Bezmiętu siła w dłoniach rąbek fartucha. Zastanawiała się gorączkowo, jak wybrnąć z sytuacji. Śpiesznie podeszła do kominka. Nerwowym ruchem sięgnęła po pogrzebacz i strąciła go na podłogę. Joseph utkwił wzrok w ojczymie. Już nie sprostował. Stary Giles mnie uczył. I czego cię nauczył? Czytać. Żebym był kimś lepszym. Winton parsknął śmiechem. Podłubał małym palcem w nosie. Otarł go o spodnie i znowu się roześmiał. Strata czasu. Nie potrzeba ci książek, żeby pracować przy piecu. Owszem, potrzeba, jeśli chce być bogaty jak pan archer. Aha. Hm. Wydaje ci się więc, że przyjdzie dzień, kiedy staniesz się bogaty, tak? Joseph zacisnął wargi, aż zbielały. Niech mnie diabli, jeśli miałbym być takim nędzarzem i głupcem jak ty, wykrzyknął wreszcie. Windom ryknął coś i rzucił się na chłopca. Bez przestała machinalnie mieszać w garnku przetwierdzonym łańcuchem do ściany. Z wyciągniętymi rękami podbiegła do męża. On nie miał nic złego na myśli, tat. Bądź miłosierny, jak nauczał nas Jezus. Głupia, świętoszkowata dziwka, zrobię z nim, co będę chciał, wrzasnął Windom i uderzył ją w skronie. Zatoczyła się, padła plecami na gzym z kominka i krzyknęła ze strachu. Ból zdołał jakoś zachwiać jej oddaniem wobec Zbawiciela. Otworzyła szeroko oczy, dostrzegła leżący na podłodze pogrzebacz, chwyciła go i podniosła, po czym zamierzyła się na męża. Nie zdobyłaby się na to, by go zaatakować, ale Windom wolał potraktować ten gest jak prawdziwe zagrożenie. Rzucił się na nią. Joseph przerażony, a zarazem rozwścieczony, zaczął szamotać się z ojczymem, ale Windom go odepchnął. Bez nadal ściskała w ręce pogrzebacz. Była jednak zbyt wystraszona, aby cokolwiek zrobić. Windom wyrwał go i bez trudu i na oczach chłopca uderzył ją nim dwukrotnie w głowę. Padła twarzą na podłogę, po jej policzku zaczęła ściekać krew. Chłopiec wpatrywał się w matkę przez chwilę, a potem, nie panując nad sobą, skoczył do przodu, aby chwycić pogrzebacz. Kiedy Windom odrzucił prędzej za siebie, Józef podbiegł do pieca, szarpnął za łańcuch od garnka i oblał wrzątkiem ojczyma. Ten wrzasnął, przyciskając ręce do poparzonych oczu. Józef również oparzył sobie ręce, ale prawie tego nie czuł. Uniósł pusty gar i grzmotnął nim Windoma w głowę, a kiedy tamten jęcząc runął na podłogę, owinął łańcuch wokół szyi ojczyma i zaciskał go tak długo, aż żelazo wpiło się w ciało, a Windom przestał wierzgać nogami. I znieruchomiał. Chłopiec wybiegł przed chatę. W mgłę. I zwymiotował. Dopiero teraz uświadomił sobie, co zrobił. Zapragnął nagle zapłakać. Pobiec, gdzie oczy poniosą. Zamiast tego jednak zmusił się, by wejść z powrotem do chaty. Kiedy znalazł się w izbie, dostrzegł, że plecy matki drżą miarowo. A więc żyła. Po wielu próbach udało mu się postawić ją na nogi. Mamrotała coś bez związku, śmiejąc się raz po raz. Otulił ją szalem i poprowadził powoli przez kłęby mgły do domu Jajusa Hazarda, odległego o trzy kilometry. W drodze zachwiała się kilkakrotnie. Musiał ją ponaglać, żeby szła dalej. Giles otworzył drzwi, gderając coś pod nosem. Świeca, którą trzymał w dłoni, oświetlała mu twarz. Już po chwili pomagał ułożyć bez na swoim niskim, ciepłym jeszcze łóżku. Zbadał ją, a potem odstąpił o krok, trąc w zadumie podbródek. Pobiegnę po doktora zaofiarował się Józef. Gdzie mogę go teraz znaleźć? Stary Giles nie ukrywał zatroskania. Ona jest w tak ciężkim stanie, że nie wiem, czy lekarz zdoła jej pomóc. Chłopiec stał jako nie Po chwili z oczu popłynęły łzy. To niemożliwe. Spójrz na nią. Ledwo oddycha. A co do tutejszego cyrulika, to analfabeta. Jedyne, co może zrobić, to wypytać cię, jak doszło do tych obrażeń. Stwierdzenie zawierało ukryte pytanie. Joseph wspomniał jedynie, że Windom uderzył jego matkę. Możemy tylko czekać. Powiedział wreszcie Giles, przecierając oczy: I modlić się do Jezusa. Do tych słów skłoniła chłopca rozpacz. Giles postawił garnek na ogniu, a Józef klęknął przed łóżkiem, splódł dłonie i zaczął modlić się żarliwie, wkładając w to całą duszę. Nic jednak nie wskazywało, by jego modły miały być wysłuchane. Bez windą oddychała coraz wolniej, coraz słabiej. Przetrwała jednak do chwili, kiedy mgła nad rzeką przerzedziła się i pojaśniała. Giles delikatnie dotknął ramienia chłopca, budząc go. Siądź przy kominku powiedział, ukrywając kocem poranioną, ale spokojną już twarz bez. Już po wszystkim ona szuka teraz swego Jezusa. Nic już nie można zrobić. Jeżeli chodzi o ciebie, to inna sprawa twój los zależy od tego, czy dasz się schwytać odetchnął głęboko. Twój ojczym nie żyje, prawda? Chłopiec skinął głową. Tak też sobie pomyślałem. Inaczej nie przyszedłbyś tutaj. On by się nią zajął. Cały ból Joseph zawarł w jednym zapalczywym okrzyku. Cieszę się, że go zabiłem. Nie wątpię w to. Ale prawdą jest też, że stałeś się mordercą. Archer nie będzie trzymał u siebie zabójcy i nie mogę go za to potępiać. Mimo to, głos Gilesa, do tej pory surowy, Złagodniał. Nie chciałbym też, by cię powieszono lub poćwiartowano. Co zrobić? Zaczął przechadzać się od ściany do ściany. Poszukiwany będzie Joseph Moffat, czyż nie? W porządku, a więc musisz stać się kimś innym. Podjąwszy decyzję, Giles sporządził pismo, z którego wynikało, że jego okaziciel Joseph Hazard, bratanek Gilesa, podróżuje w sprawach rodzinnych. Zawahał się na moment, po czym podpisał oświadczenie własnym nazwiskiem. Dodał jeszcze słowa wuj i opiekun i opatrzył pismo kilkoma ozdobnymi zakrętasami, które nadały mu pozory autentycznego dokumentu. Giles obiecał, że urządzi pogrzeb bez zgodnie z obrządkiem chrześcijańskim. Wymógł też na chłopca, aby dla własnego bezpieczeństwa nie pomagał mu w przygotowaniach do tej uroczystości i wyjechał jak najprędzej. Dał Józefowi dwa szylingi i trochę chleba zawiniętego w chustę. Poradził unikać głównych dróg, po czym pożegnał go długim ojcowskim uściskiem. Wreszcie wypchnął oszołomionego Józefa Mofata na zewnątrz, na szare od mgły wzgórza. Krocząc opustoszałą drogą w Gloucestershire, Józef przystanął mimo i rozejrzał się dookoła. Noc była widna, roziskrzona tysiącami gwiazd. Na wschodzie, ponad zarysem dachu stodoły, ujrzał białą smugę. Coś płomienistego, spadającego niezwykle szybko na ziemię. Żelazo. Bóg zesłał człowiekowi żelazo, tak jak mówił Giles. Chłopiec rozumiał już, dlaczego właściciele hut są tak dumni ze swego zawodu. Było to zajęcie zrodzone i błogosławione w niebiosach. Przejęty grozą, a zarazem czcią, Józef wpatrywał się w smugę bieli, aż zniknęła tuż nad horyzontem. Oczami wyobraźni widział olbrzymi meteoryt tlący się gdzieś w świeżo powstałym kraterze. Z pewnością w całym procesie tworzenia nie było materiału potężniejszego niż ten. Nic dziwnego, że właśnie dzięki maszynom i urządzeniom z żelaza wygrywano wojny i pokonywano olbrzymie odległości. Od tej pory kierunek drogi jego życia był jasno wytyczony. Józef kroczył śpiesznie w kierunku portu Bristol nad rzeką Avon. Ani razu nie został zatrzymany. Nikt nie zażądał okazania pisma sporządzonego tak pieczołowicie przez Gilesa. Świadczyło to chyba wyraźnie, w jakim stopniu świat troszczył się o Tada Windoma, prawda? Joseph płakał po stracie matki. Nie miał natomiast większych wyrzutów sumienia po zabiciu ojczyma. Zrobił to, co należało zrobić. Żądza zemsty szła tu w parze z koniecznością. Po drodze opadły go dziwne, nieznane dotychczas myśli. Wiele z nich dotyczyło religii. Nigdy nie aprobował wiary zmarłej matki w łagodnego, wyrozumiałego i najwidoczniej bezsilnego Chrystusa. Teraz jednak odkrył w sobie zainteresowanie Starym Testamentem. Bez czytała mu mnóstwo opowieści o śmiałkach, którzy nie cofali się przed zuchwałymi czynami. Kiedy szedł przez pola i lasy do wielkiego portu w zachodniej Anglii, czuł się coraz bardziej związany nie tylko z nimi, ale również z Bogiem. Po kilku nieudanych próbach odnalazł kapitana statku udającego się do Nowego Świata, tej części kuli ziemskiej, która dla wielu Anglików stawała się w tamtym czasie drugą ojczyzną. Kapitan, któremu jedną nogę zastępowała proteza, nazywał się Smollett, a jego statek – Mewa Sportsmouth. Przedstawiona przez niego propozycja była zupełnie jasna. Podpiszesz dokument, że zgadzasz się u mnie służyć. Ja w zamian zapewniam ci przejazd i utrzymanie, dopóki będziesz na pokładzie. Zawiniemy do Bridgetown na Barbadosie, potem skierujemy się do kolonii w Ameryce. Tam poszukują rąk do pracy, zwłaszcza z wyuczonym zawodem. Jeśli naprawdę znasz się na hutnictwie, jak mi powiedziałeś, nie będę miał żadnych kłopotów ze znalezieniem ci miejsca pracy. Zerknął na Josefa z natków piwa, który właśnie podnosił do ust. Chłopiec nie miał do niego żalu o tak twarde warunki. Przeciwnie, podziwiał go za to. Zdawał sobie sprawę, że ten, kto dąży do sukcesu, musi stale podejmować trudne decyzje. Tak samo było przecież z bohaterami Starego Testamentu Abrahamem czy Mojżeszem. Jeśli miał obrać sobie kogoś za wzór do naśladowania, to z pewnością jednego z nich. No więc, hazard, jak brzmi twoja odpowiedź? Nie powiedział mi pan jeszcze, jak długo musiałbym mu pana służyć? Kapitan Smolet uśmiechnął się z uznaniem. Niektórzy są tak podnieceni albo też skruszeni po dokonanym występku. Joseph zignorował ten test. Jego twarz pozostała niewzruszona. Że zapominają o to zapytać, a oczy otwierają im się dopiero, gdy wypływamy w morze. Opuścił wzrok na kufel. Umowa opiewa na siedem lat. W pierwszej chwili Józef chciał krzyknąć nie, pohamował się jednak. Smolet wziął jego milczenie za odmowę, wzruszył ramionami i wstał, rzucając na brudny stół garść monet. To nie byle co być uwiązanym przez siedem lat jak niewolnik, pomyślał Józef. Mógłby jednak mądrze wykorzystać ten czas z pożytkiem dla siebie. Mógłby uczyć się dalej, zarówno przedmiotów ogólnych, jak doradzał Giles, jak też wybranego przez siebie fachu. A po siedmiu latach stałby się wolnym człowiekiem w innym kraju, gdzie potrzebni są hutnicy i gdzie nikt nie słyszał o tadzie windomie. Kapitan Smolet stał już przy drzwiach, kiedy zatrzymał go głos Josefa. Podpiszę. Tego wieczoru, kiedy Joseph pędził co tchu po nabrzeżu, przy którym stała zakotwiczona Mewa sportsmouth, padał deszcz. W oknach na rufie, gdzie mieszkał kapitan, dostrzegł blask światła. Jak tam widno i przytulnie, za chwilę właśnie w tej kajucie postawi krzyżyk, podpisując w ten sposób umowę. Uśmiechnął się, myśląc o kapitanie. Co za chuncwot. Na temat przeszłości swego nowego niewolnika zadał jedynie kilka błahych pytań. Józef obawiając się, że Smollett cofnie ofertę, skwapliwie pokazał mu dokument sporządzony przez Gilesa. Kapitan wziął kartkę, rzucił na nią badawcze spojrzenie i powiedział z uśmiechem. Podróż w sprawach rodzinnych. Hm, aż do kolonii. Coś takiego. Spojrzeli na siebie. Smollett domyślił się, że chłopiec ucieka, ale nie przejmował się tym. Józef podziwiał bezpardonową przedsiębiorczość kapitana. Podobał mu się coraz bardziej. Siedem lat to wcale nie tak długo, ani się obejrzy, jak będzie już po wszystkim. Z tą myślą zatrzymał się na schodkach wiodących do wody. Zszedł trochę niżej i przytrzymując się śliskiego drewna jedną ręką, zanurzył drugą w słonej wodzie. Raz, drugi i trzeci. Potem zrobił to samo drugą dłonią. Jeśli jego ciało było zbrukane krwią, to tym symbolicznym gestem zmył ją definitywnie. Teraz rozpocznie nowe życie. W blasku okrętowej latarni obejrzał mokre palce i roześmiał się na całe gardło. Dawniej pod jego paznokciami tkwił zawsze węglowy pył. On również zniknął. Józef, pogwizdując, wszedł na kładkę, a kiedy znalazł się na pokładzie statku Smoleta, był w radosnym nastroju. Zobowiązał się odsłużyć tu siedem lat, a jednak patrzył w przyszłość z nieznanym dotychczas poczuciem, że jest wolny. W nowym świecie życie Józefa mow... Nie. Josefa Hazarda będzie zupełnie inny. Bóg już o to zadba. Jego bogiem, w którego wierzył teraz bardziej żarliwie i który stawał mu się coraz bliższy, była siła sprzyjająca ludziom dzielnym, niecofającym się przed niczym, co trudne i ciężkie. W ciągu ostatnich kilku dni Józef i jego Bóg zbliżyli się do siebie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Stali się przyjaciółmi. Rok 1687. arystokrata. U schyłku wiosny następnego roku po drugiej stronie oceanu w królewskiej Kolonii Karolinie, ktoś inny również marzył o zrobieniu majątku. Jednak jego ambicja przerodziła się w pasję. Wiedział już, co to bogactwo, władza i poczucie bezpieczeństwa. Ale bezpieczeństwo okazało się iluzją, a bogactwo i władza uleciały gdzieś niczym leśniący piach na plaży w Charlestown ginący pod sztormową falą. Charles de Meun dobiegł już trzydziestki. Od dwóch lat przebywał ze swoją śliczną żoną Jean w kolonii. Europejczycy zasiedlali Karolinę dopiero od siedemnastu lat. Całą jej białą ludność liczącą od dwóch do trzech tysięcy osób stanowili więc wcześniej czy później przybyli osadnicy. Wśród nich znajdowała się grupa poszukiwaczy przygód przybyłych z Barbadosu. Ludzie ci osiedlili się w wiosce Charlestown i wkrótce pod rządami angielskich lordów, arystokratów, którzy utworzyli te kolonie jako przedsięwzięcie czysto finansowe, uzyskali pewną władzę. Niebawem osadnicy z Barbadosu zaczęli okazywać innym swoją wyższość. Charles uważał ich za niepraktycznych głupców. Marzyli o rolniczym raju, gdzie mogliby się wzbogacić uprawiając bawełnę, tytoni, trzcinę cukrową oraz hodując jedwabniki. Charles należał do ludzi patrzących na życie trzeźwo inne ziemie Karoliny leżące nad oceanem były zbyt wilgotne, aby można było myśleć o tradycyjnym rolnictwie. Klimat stawał się nie do zniesienia, zwłaszcza latem. Przetrwać mogli wyłącznie ci najbardziej odporni. Właściwie dobrobyt kolonii opierał się na trzech źródłach: skórze, którą handlowano w faktorii demena, hodowli bydła, jak również tym rodzaju bogactwa, które Charles sprowadzał z głębi kraju za pomocą broni palnej. Byli to Indianie. Skazani na życie w niewoli. Charles de Meun nie przybył do tej krainy mokradeł i piaszczystych wzgórz dla jej walorów geograficznych czy handlowych. Wraz z żan uciekli z Doliny Loary, gdzie Charles przyszedł na świat jako czternasty książę swojego rodu. W wieku dwudziestu lat ożenił się i przejął zarząd nad winnicami należącymi do jego rodziny. Przez kilka lat życie młodej pary przypominało prawdziwą idylę, jeśli pominie się smutny fakt, że żan nie dała mężowi dzieci. Niebawem jednak religia przekazywana w rodzinie demenów z pokolenia na pokolenie sprowadziła na nich prawdziwe nieszczęście. Kiedy Ludwik XIV w 1685 roku unieważnił edykt nantejski, przerwał tym samym kruchy pokój pomiędzy francuskimi katolikami i protestantami. Podobnie jak inni zapalczywi i dumni hugenoci, słowo dumni niektórzy Francuzi zastępowali określeniem zdradzieccy, Charles de Man i jego żona stanęli w obliczu szalejących w całym kraju groźnych prześladowań. Kiedy terror objawił się w pełni, każda próba opuszczenia Francji zaczęła być traktowana jak ciężkie przestępstwo, a mimo to rodzina Demenów, dokładnie tak samo jak setki innych hugenotów, obmyślała plany ucieczki. W wiosce leżącej u podnóża, przeozdobionego wysokimi wieżami okazałego zamku Demenów, mieszkał prawnik, niejaki Emilion, który pod maską pobożności ukrywał fanatyzm i nieuczciwość. Wiedział doskonale, jakie zyski można osiągnąć w Anglii, sprzedając tam czerwone i białe, wytrawne wina z posiadłości demenów. Z zawiścią patrzył więc na miejscowe winnice i, aby wejść w ich posiadanie, przekupił jednego z parobków, który miał dostarczyć mu informacji na temat swego pana i pani. Emilion podejrzewał, że demenowie podejmą próbę ucieczki. I rzeczywiście, wkrótce parobek doniósł o przygotowaniach, które potwierdzały te przypuszczenia. Wystarczyło jedno słowo prawnika przekazane odpowiedniemu urzędnikowi. Tej nocy, gdy demenowie zdecydowali się uciec, ich powóz został zatrzymany zaledwie pół kilometra od zamku. Charles tulił do siebie przerażoną małżonkę, pocieszając ją czule. Nie chciał bowiem, aby myślała o tym, co mogłoby ich spotkać, gdyby nie zgodzili się wyprzeć wiary. Jeden z kugenotów z sąsiedztwa, schwytany w drodze na wybrzeże, zmarł, kiedy szpada inkwizytora odcięła mu genitalia. Młody szlachcic i jego żona spędzili w więzieniu 17 dni. Torturowano ich za pomocą noży i rozżarzonego żelaza, ale żadne z nich się nie załamało, przynajmniej na zewnątrz. Chociaż pod koniec, Jean tylko krzyczała i płakała, niezdolna już do innych reakcji. Z pewnością zginęliby w szalon, gdyby nie pomógł im wuj de mena z Paryża. Zręczny polityk, który potrafił zmieniać wiarę równie szybko jak jedwabne szaty. Znał kilka ważnych i wpływowych osób, których katolickie przekonania nie wpływały na zawartość ich sakiewek. Dano niezbędną łapówkę co sprawiło, że tylne drzwi pozostały pewnego razu niedomknięte. I w ten sposób Charles i Jean de uciekli znąd w zęzie rozsypującej się ze starości łodzi rybackiej, która o mało nie zatonęła w burzliwych wodach kanału. W Londynie inni ujęci poradzili im, by wyjechali do Karoliny. Tolerancyjna pod względem wyznawanej religii kolonia stała się bezpieczną przystanią dla wielu uciekinierów. Kilka miesięcy później, już po drugiej stronie oceanu, Młody szlachcic, zdeprymowany upałami i arogancją, które panowały w kolonii, zastanawiał się, czy podróż i w ogóle życie są warte takich wysiłków. Wyglądało na to, że Charlestown nie zawsze przynosi szczęście tym, którym na imię Charles. Tak przynajmniej myślał wtedy. Niebawem uprościł swoje nazwisko tak, że brzmiało już tylko mę. W ten sposób zaznaczył, że od tej chwili rozpoczyna nowe życie na nowej ziemi. Zniknął też jego pesymizm. W Karolinie poczuł się wolno od większości zasad, które krępowały go, gdy nosił tytuł szlachecki. I nie umieszkał z tego skorzystać. Przeżył już tortury, o czym świadczyły blizny na nogach i piersi, i wiedział, że przeżyje również biedę. Chciwy podły prawnik ukradł mu ziemię i zamek, ale on zdobędzie inną posiadłość i postawi nowy, ogromny dom. Albo zrobią to jego potomkowie, o ile oczywiście ciało Jean da mu następcę. Biedna Jean. Dziś jej szare oczy były tak czyste i piękne jak dawniej. I tylko wąskie siwe pasemko widoczne we włosach zdradzało ogrom cierpień, których zaznała w więzieniu. Tak jak i jej słodki uśmiech małej dziewczynki oraz sposób, w jaki nuciła coś lub chichotała w odpowiedzi na wszelkie zadawane jej pytania. Niekiedy rozpoznawała męża, była jednak przekonana, że nadal przebywają we Francji. Jej umysł okazał się mniej odporny na tortury niż ciało. Opłakane stan umysłu Jean nie stłumił wprawdzie jej namiętności, ale ich współżycie było bezowocne. Nadal nie mieli dzieci. Ten fakt, jak również brzemię upływającego czasu, sprawiały, że Charles spędził niejedną bezsenną noc. Po trzydziestce człowiek zaczyna się starzeć, po czterdziestce może powiedzieć, że ma już za sobą długie życie. Wysiłek, jaki włożył w utworzenie małej faktorii w pobliżu brodu na rzece Cooper pod Charlestown, odbił się na wyglądzie mena. W niczym nie przypominał już arystokraty. Nadal był wysoki i właśnie ten wzrost sprawiał, że chodził nieco przygarbiony, ale bieda, praca i stałe napięcie odcisnęły na nim piętno. Jego uśmiech, niegdyś tak wesoły i częsty, wydawał się teraz fałszywy, a nawet okrutny i rzadko pojawiał się na twarzy Szarla. W jego postawie trudno byłoby się dopatrzeć dawnej dumy. Bez wdzięku siedział na grzbiecie małego konia, który aż uginał się pod jego ciężarem. Charles stał się niemal zwierzęcą parodią dawnego siebie. Zwłaszcza tego dnia nie wyglądał jak biały. Włosy brązowe, podobnie jak oczy, przewiązane kawałkiem czerwonej tkaniny, sięgały z tyłu do pasa. Był niemal tak samo śniady, jak osiem spętanych, półnagich istot ludzkich, które słaniając się podążały za nim gęsiego. Mimo że wiosenny poranek był niezwykle upalny, Szarl miał na sobie długie irchowe spodnie i kaftan z popękanej starej skóry. Za pasem wysadzanym perłami tkwiły dwa naładowane pistolety i dwa noże, a na kolanach muszkiet. Handlarz żywym towarem musiał być ostrożny i dobrze strzelać. Była to już czwarta wyprawa Szarla do osad przyrokezów koczujących u podnóża gór. Gdyby nie zajmował się sprzedażą, Indian zbankrutowałby już dawno. Niewielka placówka nad rzeką nie dawała dużych dochodów, mimo że handlarze z Charlestown kupowali od niego wszystkie skóry uzyskiwane od członków plemion, na które potem napadał. Żaden z jego jeńców nie przekroczył jeszcze trzydziestki. Siedmiu mężczyzn i kobieta. Byli ładni, o śniadej skórze, gibkich ciałach i pięknych, czarnych włosach, jakich nigdy jeszcze nie widział. Szczególnie atrakcyjna jest ta dziewczyna, pomyślał. No ładne piersi. Już wcześniej zauważył, że raz po raz na niego zerka. Z pewnością w ładnym spojrzeniu jej dużych oczu kryje się pragnienie, aby poderżnąć mu gardło. Charles jechał pierwszy plecami do jeńców, gdyż na końcu orszaku znajdował się jego wspólnik, również uzbrojony. Był to potężnie zbudowany mieszaniec, spłodzony najwidoczniej przez przybyłego tu z Florydy Hiszpana. Pochodził z plemienia Yamasii, a gdy zjawił się rok temu w faktorii, mówił już trochę po francusku. Przyznał wtedy, że ma tylko jedno pragnienie – Walczyć z Indianami z wrogich plemion. Wszystko wskazywało na to, że bardzo chętnie pracuje dla Szarla. Obszar Karoliny zamieszkiwało 30 różnych plemion, z których większość organizowała przeciw sobie wyprawy łupieszcze. Tym samym dla mieszkańca, który nazwał się Królem Sebastianem, zawód i powołanie zlały się w jedno. Król Sebastian miał twarz łajdaka i, jak wielu innych Indian, lubił paradować w stroju białych. Tego dnia miał na sobie brudne spodnie do kolan, które kiedyś były różowe, oliwkowy płaszcz z brokatu, rozpięty na spoconej potężnej piersi, oraz poplamiony duży turban ozdobiony fałszywymi klejnotami. Król Sebastian znalazł upodobanie w tym, co robił. Raz po raz popędzał konia, doganiał jeńców i mu muszkietem tego czy innego w pośladki. Zazwyczaj wywoływało to spojrzenie pełne nienawiści, na co mieszaniec wybuchał z jadliwym śmiechem i ostrzegał tak jak teraz. — Uważaj, mały bracie, bo inaczej użyję tego strzelającego kija i będzie po tobie. — Ty też uważaj — powiedział po francusku Charles, zatrzymując konia i przepuszczając kolumnę. Spostrzegł nienawistne spojrzenia jeńców. — Chciałbym dostarczyć moją zdobycz na licytację w stanie nienaruszonym. I będę ci wdzięczny, jeśli zastosujesz się do mojej rady. Król Sebastian, który nie uznawał krytyki, wyładował gniew na jeńcach, popędzając maruderów harapem. Charles, aczkolwiek niechętnie, przymknął na to oko. Licytacje odbywały się na pustym terenie pod Charlestown i miały charakter tajny. Handel niewolnikami był już od kilku lat uznawany za nielegalny. Przynosił jednak spore zyski i dlatego zajmowano się nim w dalszym ciągu. Dodatkową atrakcją była świadomość małego ryzyka. Charles na przykład schwytał jeńców o zmierzchu przy grządce melonów, grożąc im strzelbą. Chirokezi byli nie tylko wojownikami, ale też farmerami. Zaskoczeni na swoich poletkach zazwyczaj nie stawiali oporu. Oczywiście, z pewnym niebezpieczeństwem trzeba było się liczyć. Kilku Indian umarło wprawdzie w drodze na wybrzeże, jednak nieporównywalnie więcej czarnych sprowadzonych przez Bridgetown z Afryki, ginęło podczas długiej podróży statkami przez ocean. Zresztą nie można było zająć się afrykańskim handlem, nie posiadając statku lub przynajmniej jakiegoś kapitału, a Charles miał tylko swoją faktorię, konia i broń. Upał narastał. Orszak wlokący się po piaszczystych pagórkach opadły chmary drobnych owadów. Temperatura i ciemne plamy lasów, daleko na horyzoncie, stanowiły dla Szarla dowód, że zbliżają się już do równinnego wybrzeża. Jeszcze jedna noc i pół dnia i znajdą się w faktorii, gdzie, choć niechętnie, pozostawił Jean samą, jak zawsze, gdy wyruszał na wyprawę. Z tego powodu dręczył go niepokój. Dziś jednak było to coś więcej. Szarl czuł trwogę. Znowu zauważył wzrok dziewczyny. Czyżby czekała na dogodny moment, aby dać sygnał do ucieczki? Wstrzymał konia, a potem do wieczora jechał u boku króla Sebastiana. Tej nocy rozpalili ognisko nie z powodu chłodu, lecz aby chronić się przed owadami. Król Sebastian objął pierwszą wartę. Szarl wyciągnął się wygodnie, trzymając na piersi broń gotową do strzału, i zamknął oczy. Walcząc ze snem, rozmyślał nad sposobem zdobycia majątku. Musi jakoś zmienić postępowanie. Jak dotąd nie mnoży kapitału. Ma stale tyle samo. Samotne życie, jakie wiedli w faktorii, nie było korzystne dla Jean. Nawet mimo stanu i umysłu. Zasługiwała na coś lepszego i Charles chciał jej zapewnić wygodne i dostatnie życie. Kochał ją naprawdę głęboko. Mimo to trudno uchronić się od myśli natury bardziej praktycznej. Gdyby udało mu się zdobyć majątek, kto byłby spadkobiercą? Biedna Ża, której dotąd pozostawał wierny, jedyny pozytywny element jego obecnego życia, jest nie tylko obłąkana, ale również bezpłodna. Pogrążał się już we śnie, kiedy dobiegł go brzęk kajdan. Otworzył oczy w tej samej chwili, kiedy król Sebastian wykrzyknął coś ostrzegawczo. On również zapadał już w sen. Właśnie się podnosił i wykonywał gorączkowe gesty, usiłując wycelować z muszkietu. Siedmiu Indian zczepionych ze sobą kajdanami na rękach i nogach rzuciło się jak jeden na swoich porywaczy, pociągając ze sobą dziewczynę, trzecią w rzędzie. W ostatniej chwili przeskoczyła chcąc nie chcąc przez ognisko. Zdjęty strachem Charles chwycił za jeden z pistoletów. Jezu Chryste, sprawa, by proch był suchym mimo nocnego powietrza. Pistolet nie wypalił. Charles chwycił za drugi. Indianin na lewym końcu szeregu zdążył zbroić się w kamień i cisnął nim teraz w króla Sebastiana, który usiłował przyklęknąć i jednocześnie wystrzelić z muszkietu. Odchylił się, ale kamień ugodził go w prawą skroń. Nie było to nic groźnego. Wystarczyło jednak, by, kiedy mieszaniec wreszcie wypalił, kula poszybowała w ciemność, nie czyniąc nikomu krzywdy. Jeden z napastników stawiał już bosą stopę na szyi szarla i udusiłby go, gdyby ten nie przeturlał się na lewy bok i nie pociągnął za spust. Pistolet na szczęście wypalił. Kula przeszła przez podbródek Cirokeza i odłupała część czaszki. Widok był tak okropny, że ostudził zapał buntownika, chociaż walka trwała. Szar musiał zastrzelić jeszcze jednego Indianina, a król Sebastian zabił następnego, zanim czterech pozostałych odciągnęło w tył dziewczynę i zwłoki współplemieńców. Włosy jednego z zabitych musnęły głównie ogniska, zatliły się i stanęły w płomieniach. Szar dygotał na całym ciele. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.